kreatywnej. Zapraszam Was dzisiaj na specjalny program. To będzie haul z rzeczami luksusowymi oraz pogadanka na temat właśnie towarów luksusowych. Część pierwsza. Dzisiaj znowu jestem w swoim studio, bo niestety pogoda jest tak w kratkę, co chwila pada deszcz. Raz słońce, raz deszcz. Jak to w tym filmie. Czasem słońce, czasem deszcz. No i nie jestem w stanie po prostu na tarasie niczego nagrać, bo po prostu jest tak mokro, zacina deszczem, no i dlatego powrót do studia dzisiaj. Mam przeczucie, że dzisiaj przy tej pogodzie będą znowu różne rzeczy się działy tutaj ze światłem, także od razu z góry Was przepraszam. Mam nadzieję, że stylizacje będą nagrane wyraźnie i że zobaczycie wszystko tak jak trzeba. Kochani, na początek jeszcze zachęcam Was do subskrypcji mojego kanału. Planuję bardzo dużo ciekawych, takich rzeczowych filmików na temat mody, bieżących trendów, na temat rzeczy vintage, na temat w ogóle stylu, dobierania ubrań i stylizacja na temat wielkich projektantów. Także już Was zapraszam teraz. I kochani, jeszcze jedna rzecz. Bardzo Was przepraszam, jeżeli któryś program, czy któryś czwartkowy, czy niedzielny się nie odbędzie, bo obecnie robię też awans zawodowy, no i mam w związku z tym dosyć sporo pracy. Muszę pisać, muszę się uczyć i być może będzie tak, że któryś tam program po prostu wypadnie, ale mam nadzieję, że jednak uda mi się gdzieś tam jednak znaleźć czas i nakręcić dla Was te wszystkie vlogi, które już mam zaplanowane. Także naciśnijcie sobie dzwoneczek, żeby dostawać powiadomienia i dajcie polubienie w filmiku, bo naprawdę wkładam w to dużo pracy, kochani. No i jeszcze Wam tylko chcę powiedzieć, że też to wynika stąd, tam być może ten brak jednego programu, że ja te filmiki sama składam, sama edytuję, no i wszystko robię sama, także okładki i tak dalej, więc po prostu no, zabiera mi to naprawdę, naprawdę dużo czasu. No i po prostu muszę ten czas wygospodarować, więc jeżeli po prostu mam teraz dodatkowe rzeczy do zrobienia, to mogę nie zdążyć z czymś. Także wybaczcie, z góry przepraszam. Moi drodzy, przejdźmy już do rzeczy. Pokażę Wam dzisiaj też jedną wyjątkową rzecz, która już tutaj czeka. I mam nadzieję, że dzisiejszy filmik spełni Wasze oczekiwania, bo kupiłam same luksusowe rzeczy od topowych projektantów. Zaraz Wam pokażę te rzeczy i chcę Wam powiedzieć, że będę teraz pokazywać raczej mniej rzeczy naraz w holach, bo stwierdziłam, że pokazywanie mnóstwa rzeczy, które tak przelatują przed oczami, nie ma za bardzo sensu. Chyba będę wolała pokazywać Wam te rzeczy i też pewne możliwości, które się z nimi wiążą, czyli dana rzecz, z czym ją można wystylizować i przy okazji jakieś tam właśnie porady dotyczące stylizacji, kolorystyki i tak dalej. I też materiał znawstwa, bo bardzo ważne jest w dzisiejszych czasach umieć odróżnić dobrą jakość od po prostu takiego zwykłego szajsu tak zwanego. Pokażę Wam najpierw swetry, które kupiłam, ponieważ te swetry będą się pokazywać w następnych stylizacjach i stylizacjach z sukienkami i ze spodniami i będzie mi łatwiej później nawiązywać do tych już, będziecie już wiedzieć coś o tych swetrach, tak? W ogóle te rzeczy wszystkie to są już z nowych dostaw i to są rzeczy wcale nie tak aż drogie, jakby się wydawało, mimo że naprawdę są to rzeczy topowych nazwisk, topowych projektantów, to po prostu one kosztowały w granicach od 10 do 30 zł. Niczego tutaj nie kupiłam za więcej niż 30 zł, więc to też nie są jakieś bardzo, bardzo drogie rzeczy, za duże pieniądze kupione. No, przejdźmy już do tego. Pierwsza rzecz to przecudowny sweter firmy Magazine. Macassin się pisze, to jest włoska produkcja, włoska firma i mają naprawdę przesuperową jakość, bo już mam jedną rzecz od nich, też bardzo fajną. Ten kardigan, to jest taki długi, długi kardigan z węższymi rękawami i z opuszczonymi tutaj ramionami, więc jak najbardziej modnych teraz trendach. Naprawdę jest długi, bez zapięcia, to jest taka narzutka kardiganowa, ma bardzo fajny skład. Są tam jakieś sztuczne włókna, ale głównie tutaj jest wełna, 30% wełny, ponad 30% moheru z alpaki. Takie po prostu włosy z alpaki, powiedzmy sobie szczerze. To nie jest podsierstek. Jakieś dodatkowe właśnie sztuczne włókna, trochę 3% elastanu i 30% nylonu. Także jest zawartość sztucznych włókien, ale w dotyku jest przemiły, jest właśnie taki typowo jak wełna z alpaki. Jest taki mięciusieńki, bardzo, bardzo przytulny i miły w dotyku. No i w ogóle nic nie zniszczony i w moim
ukochanym kolorze, bo wiecie, że te borda, wszystkie czerwienie i takie śliwki, to są właśnie moje ulubione barwy. No i właśnie ten sweter jest w takim śliwkowym kolorze i za chwileczkę zobaczycie go zestawionego z innymi rzeczami. To jest rozmiar L, ale przy takim i tak już oversize'owym, dużym swetrze to zupełnie nie ma znaczenia, a nawet powiem Wam, że ja wolę takie rzeczy w tych większych rozmiarach, no bo skoro to i tak jest narzutka w formie takiego płaszczyka, to no to po prostu lepiej, chyba nawet lepiej to wygląda w trochę większym rozmiarze niż takim przyciasnym, gdzie rękawki się będą nam naciągać. Także ja zawsze właśnie staram się kupować je w troszeczkę większym rozmiarze niż rzeczywisty mój rozmiar. Kolejna rzecz, piękna rzecz, to też sweter, też płaszczowy, tylko tym razem bardzo, bardzo długi. I to jest znowuż przesuperowy skład i świetna firma, to jest Stefanel, też włoska firma. No i Stefanel to już naprawdę jest taka wysoka półka. To możecie sobie zobaczyć w internecie ich produkty, to już jest powyżej 1000 zł, takie tego typu swetry około 1000, nawet powyżej. Także naprawdę to jest droga rzecz i tutaj też jest bardzo, bardzo dobry skład, już Wam pokazuję. Wełna, 40% wiskoza, 20% poliamid oraz 10% kaszmir. Także naprawdę to czuć i to widać po tym swetrze, że to jest przepiękny skład. I akurat pamiętam, za ten swetr dałam 15 zł, więc bardzo tanio. Chyba tak wisiał z jakimiś takimi szmatami po prostu i ktoś nie zwrócił na niego uwagi. Ale możecie zobaczyć, że naprawdę jest przepięknie zrobiony, jest już wyprany, ma takie kieszonki. No i jest naprawdę, wygląda bardzo, bardzo szlachetnie. Zaraz będę Wam pokazywać właśnie te sweterki z innymi rzeczami. Może tutaj taka krótka przebiteczka właśnie tego swetra ze spodniami. Tak tylko, żebyście zobaczyli, jak się to prezentuje. Przejdę teraz już do tych topowych rzeczy. Sukienka, którą mam na sobie. Jestem bardzo ciekawa, jak się Wam podoba. Mnie zachwyciły kolory, bo oczywiście to są moje ukochane kolory. Bordowy, on ma w sobie też czerwień i taki bardzo mocny róż, także trzy kolory, jest według mnie bardzo, bardzo urocza, bardzo lubię taki krój sukienki, jest tak jednocześnie jest taka lejąca, lekko rozkloszowana, przy chodzeniu ona tak powiewa lekko, no i ona jest z czystego jedwabiu, podszewka zdaje się nie jest jedwabna, ale wierzch jest jedwabny, tutaj ma wiązania, bo to jest w ogóle sukienka kopertowa i kochani, to jest sukienka od Diane von Furstenberg. Mam nadzieję, że dobrze to wymawiam. Czyli naprawdę to top projektantów. Zobaczcie sobie tutaj pokazu zdjęcie Diane von Furstenberg i właśnie macie tą sukienkę na zdjęciu na modelce. Oczywiście modelka jest tutaj dużo wyższa niż ja i na pewno też szczuplejsza, no bo to jednak są specyficzne wymogi, by być modelką. No i zobaczcie, przepięknie się prezentuje. Tutaj jedyna różnica jest to, że ja mam zamknięty dekolt, bo jak widzicie, tam ten dekolt jest jakby taki otwarty i wymaga albo braku biustonosza, albo takiego przyklejnego biustonosza od spodu, którego jakby na środku nie widać. No natomiast ja tak oczywiście nie będę chodzić, bo w żaden sposób nie jest to ani praktyczne, ani no wydaje mi się, że nie jest to też tak na co dzień zbyt dobrze widziane. Dlatego ja tutaj, jak mnie teraz widzicie, mam zapiętą broszkę i ta broszka jest taka bardzo artystyczna, przepiękna, ręcznie robiona. Taki kolor srebrno-złoty i właśnie sobie zabiłam ten dekolt, żeby on się tak nie rozchodził i to wyglądało tak, że mogę to po prostu sobie nosić. Ma superowe rękawki, zobaczcie, takie tutaj rozszerzane i one są przezroczyste, tu już nie ma tego spodu jakby. No i jestem zachwycona, naprawdę, i ma takie fajną szarfę tu do wiązania. No i w ogóle, no tak się prezentuje. Pokażę Wam teraz stylóweczki z tą sukienką właśnie. Zanim przejdę do stylówek, jeszcze chcę Wam pokazać tutaj takie małe bolerko, które też kupiłam za jakieś kilkanaście złotych, to chyba to było jakieś 12 zł, tak mi się wydaje. To jest wiskoza z czystym jedwabiem z przodu i też w jednej ze stylizacji pokażę się Wam w tym właśnie bolerku na tą sukienkę. Można to nosić właśnie jako taką narzutkę, kiedy jest nam troszkę za zimno, na takie przezroczyste rękawy, ale po prostu można też sobie to związać i tak to zwisa sobie to wiązanie z przodu. Także też elegancka rzecz, no i też ten szlachetny jedwab tu z przodu nam też pasuje do tego eleganckiego stylu tej sukienki. Jest
jestem bardzo ciekawa, jak się Wam podoba ta sukienka. Ja się zakochałam w niej i zapłaciłam za tą sukienkę dokładnie 30 zł. To jest najdroższa rzecz z dzisiejszego hola. No ja powiem Wam szczerze, że no te kolory naprawdę są piękne i teraz pokażę Wam, do czego możemy to nosić i jak można, jak wiele możliwości tak naprawdę daje taka sukienka w trzech odcieniach. Moi drodzy, no i teraz właśnie, pierwsza stylówka to jest właśnie sama sukienka z takimi moimi bucikami vintage'owymi, bordowymi, rajstopki cieliste, kabaretki i do tego torebeczka bordowa lakierowana od Holly and White. I no i to jest taki elegancki zestaw, naprawdę elegancki, ale można to nosić na co dzień. To nie jest coś takiego na party, na imprezę. Sama sukienka jak najbardziej, ale tutaj nie wzięłam zbyt wysokich butów i to nie jest taka stylizacja bardzo, bardzo posz jakby do tej sukienki. Na tą sukienkę właśnie to bolerko zarzucone, lekko przewiązane. No, bo ja zawsze jakby proponuję coś, co można włożyć na wierzch, bo polska pogoda i nasz w ogóle klimat europejski jest tak kapryśny, że rzadko możemy sobie tak naprawdę pozwolić, oprócz takiego już stricte upału w lecie, żeby wyjść po prostu tak na dłużej z domu, nie biorąc jakiegoś okrycia wierzchniego, chociażby nawet cienkiego, które nam pozwoli ewentualnie w razie nagłej burzy czy niepogody się w jakiś sposób ocieplić. Także właśnie takie leciusieńkie, jedwabne bolerko w kolorze takim bordowo-śliwkowym. Kochani, no do takiej elegancji, do takiej już sukienki ciuchów projektanckich z wyższej półki na pewno będzie trzeba dobierać jakościowe dodatki. No do takiej sukienki nie włożymy już sneakerów, prawda, ani trampek, bo to by śmiesznie wyglądało i w ogóle nie na miejscu. No i tak samo jakaś kurtka jeansowa nie wchodzi w grę, ewentualnie długi płaszcz, na przykład vintage, albo po prostu taki nowoczesny, elegancki płaszcz by pasował jak najbardziej. Ja bym oczywiście też oprócz takiego bolerka proponowała Wam sweter. Długi sweter właśnie z alpaki, to jest przepiękna jakość. No i zobaczcie, w stylóweczce taki sweter ze szlachetnych materiałów jak najbardziej będzie nam pasował już do takiego eleganckiego stylu i do takiej wysokiej jakości, bo po prostu możemy dobierać oczywiście też projektanckie dodatki, możecie sobie dobrać projektancką torebkę, projektanckie buty, wszystko z jednej linii nawet, ale tutaj nie chodzi o to, żeby wydać 100 tysięcy złotych na ciuchy. Chodzi o to, żeby wyglądać szykownie i z klasą. No i właśnie taki sweter z takich bardzo dobrych włókien w pasującej kolorystyce, to jest coś, co moim zdaniem jest bardzo eleganckie i można jak najbardziej właśnie dobrać sobie do takiej sukienki jako okrycie wierzchnie. Jeśli nie płaszcz, to na przykład właśnie taki sweter z przepięknych włókien i to naprawdę widać, że to jest dobra jakość. No i tutaj kilka wersji torebek też, zobaczcie, na przykład torebka taka vintage'owa, która też bardzo fajnie tutaj kolorystycznie do tej czerwieni nawiązuje. Butki, ja tutaj wzięłam też te butki, które pokazywałam Wam od projektanta moje, które mam na sobie zresztą. To jest, właśnie muszę mieć podpowiedź, bo nie zapamiętuję tego, Charles Jourdain. I no to są też projektanckie butki vintage, ale pasują, bo są czerwone, no i do tych czerwonych elementów na mojej sukience będą pasować jak najbardziej. Jak chodzi o właśnie vintage'owe dodatki, to ja Wam bardzo polecam właśnie dobieranie do takich dobrej jakości ciuchu, do projektanckich ciuchów, dodatków vintage. Dlaczego? Dodatki vintage, nawet takie dodatki, nawet jeżeli nie zostały zrobione przez topową markę, tylko zrobiła to na przykład jakaś mała manufaktura, wykonał to jakiś superowy rzemieślnik, albo po prostu dobra firma, ale no na przykład nie Chanel czy Vuitton, to te dodatki często mają bardzo, bardzo dobrą jakość, są przepięknie wykonane, mają bardzo ciekawe detale i dla osoby z zewnątrz, która nie zna historii tych rzeczy, te rzeczy często wyglądają jak właśnie rzeczy projektanckie, więc zwracajcie uwagę na vintage'owe rzeczy, szczególnie na właśnie takie rzemieślnicze przedmioty wykonane, tak jak na przykład ta torebka, która tutaj była do sukienki z takim przepięknym rodzajem skóry, czerwona i fajnie zamykana.
I naprawdę powiem Wam, że często trudno odróżnić takie vintage przedmioty o ciekawej formie, o pięknych materiałach od tych projektanckich, więc można takich szukać, że warto szukać w lumpeksie właśnie takich rzeczy o pięknej jakości i oryginalnych. Zaraz opowiem Wam też o tym właśnie, jak ja szukam tych rzeczy, bo to jest jakby drugi mój dzisiejszy temat. Jak znaleźć topowe, najlepszej jakości, najlepszych marek rzeczy w lumpeksie. Kolejna rzecz to będzie też sukienka, no i kolejna projektantka. Ja bardzo często ostatnio znajduję rzeczy tej projektantki. To jest mianowicie Mellenbirger. I już widzieliście u mnie rzeczy Mellenbirger. I ostatnio w dodatku w programie o trendach na wiosnę, lato 2021 mówiłam Wam o tym trendzie siateczkowym. No i nawet powiedziałam, że nie przepadam za tym trendem. No i to jest prawda, ale zazwyczaj jest tak, że jak mówię, że czegoś nie za czymś nie przepadam, to potem się okazuje, że za chwilę coś takiego znajduję, co mi się podoba i sobie sama przeczę. No i widzicie, znalazłam sukienkę Mellenbirger, którą popatrzcie teraz tutaj na przebitki, wstawiam Wam, jaka jest jej cena, bo to jest sukienka, którą możecie jeszcze kupić i z drugiej ręki i wcale nie jest aż tak stara ta sukienka. No i właśnie, całkiem fajna cena jest takiej sukienki i no i takie rzeczy naprawdę kosztują po kilka tysięcy złotych, podobnie jak ta sukienka, którą mam na sobie. I to jest chyba wyjątek, jak chodzi o te siateczkowe sukienki takie dzienne, bo pokazywałam Wam też taką moją wieczorową z siateczki z koralikami, ale nie wyobrażałam sobie, że mogłaby być taka sukienka, która by mi się podobała i którą bym chciała nosić na co dzień z takiej siatki. No i właśnie dostałam odpowiedź, czyli jednak nie ma się co zarzekać, bo zawsze może zdarzyć się coś takiego, co mi się bardzo spodoba, no i to jest bardzo oryginalne. I powiem Wam, że sukienka jest w idealnym stanie, naprawdę, ona jest perfekcyjna, nic się jej nie stało, nie jest w żadnym miejscu uszkodzona, zniszczona, przybrudzona, nic, po prostu jak nówka. Może ktoś kupił albo dostał i od razu oddał, bo stwierdził, że jednak nie. No i teraz ta sukienka jest również bardzo uniwersalna. A dlaczego jest uniwersalna? Bo jest to sukienka w takim artystycznym stylu i wiadomo, pod nią coś musimy nosić. No ja się zastanawiałam przez około tydzień nawet z hakiem, co takiego mogę włożyć pod spód, żeby to fajnie wyglądało. No i znalazłam u siebie w szafie sukienkę też Mellenbirger, nawiasem mówiąc, którą mam już chyba 6 lat w szafie, naprawdę. To jest taka zwykła bawełniana sukienka, ciemnogranatowa, bardzo ciemny granat, taki, że prawie czerni. Nie wiem, czy Wy zobaczycie tą różnicę, no ale to jest naprawdę ciemny granat, Mellenbirger. Przepiękna bawełna, taka naprawdę jakościowa. Ja tą sukienkę nosiłam nawet po domu, powiem Wam, bo ona jest bardzo, bardzo wygodna. Idealnie się ją nosi w lecie właśnie. Taka trochę w sportowym stylu, widzicie, z tyłu takie ma sportowe ramionczka. No i ja ją włożyłam pod spód. To wygląda super. Podobnie zresztą jak była tam propozycja przy sprzedaży, jakby w ogłoszeniu tej sukienki, z takim krótszym spodem. No i tutaj będzie to super wyglądało, bo ona jest ciemna, nie będzie nam tutaj nic podkreślało, żadnych niedoskonałości. I najlepszy jest właśnie taki ciemny spód pod taką sukienkę. No i zobaczcie, taka podstawowa stylówka z takim paskiem, który też właśnie miałam Wam dzisiaj pokazać i zaraz Wam go pokażę szczegółowo, plecionym. No i pleciona rzecz znowu do takich oczek, też super wygląda według mnie. Też jest granatowy ten pasek, więc on tu jakby nawiązuje do tej sukienki. Chociaż tak bardzo tego granatu nie widać przez te dziurki według mnie. Sandały takie mocniejsze, na grubszej podeszwie, z mocnymi paskami, wyższe, żeby troszkę podnieść tu sylwetkę. No i torebeczka jakaś taka po prostu pod kolor mała, nie rzucająca się w oczy, bo to jest rzecz, która robi show. Więc już tutaj z dodatkami nie ma co przesadzać, żeby właśnie nie być over the top, jak to się mówi po angielsku, czyli żeby nie być przesadnym, po prostu nie przegiąć. Taka prosta stylówka, ale według mnie szykowna. No jak na tak ekstrawagancki ciuch, to naprawdę wygląda całkiem tak spokojnie i szykownie według mnie. No i co jest superowego w tej sukience, oprócz tego, kochani, to jest to, że można w różnym kolorze spody tu włożyć. Ona ma tak
takie zwykłe czarne, satynowe wykończenia, ale naprawdę można włożyć każdy rodzaj takiej właśnie lejącej sukni pod spód, czy długiej, czy krótkiej, i do tego dobrać dodatki i będziemy mieć różne stroje, czyli właściwie ta sukienka może nam zrobić ze 100 stylizacji różnych. No i przykład dla Was. Ta sama sukienka, ale z innym paskiem, taki czarny, pleciony pasek, też plecionka. Tutaj już plecionkę dałam na plecionkę i fajnie, mi się to podoba, bo tym bardziej, że ten pas, który tu zobaczycie, ma taką w kolorze kości słoniowej klamrę, taką dużą klamrę i tam jest taki element tego koloru, więc mi się to bardzo tu podoba. No i można tutaj dobrać torbę. Ja dobrałam mojego nowego Vidona, o którym za chwileczkę usłyszycie. No i właśnie, i to już jest taka naprawdę szykowna stylówka, naprawdę można by w tym pójść nawet, powiedziałabym, na jakiś elegancki spacer na bulwarze w Monako. Nie powstydziłabym się na pewno. Bardzo ciekawa, fajna rzecz i taka trochę w stylu boho, co ja bardzo, bardzo lubię. Kochani, no ale można też, chcę właśnie pokazać różne możliwości i można też włożyć długą suknię pod spód. Kupiłam sobie nawet, kochani, specjalnie po 4 zł takie sukienki w lumpeksie z wiskozy lejącej, żeby ewentualnie czy je uciąć trochę od dołu, bo są bardzo długie. Jedna jest czarna, a druga jest taka w kolorze cielistym, troszkę ciemniejsza i bardziej beżowa niż właśnie to. I obie mają podobny krój, i chociaż ta beżowa jest trochę bardziej szeroka na dole i to jest lepsze. No i wydaje mi się, że muszę uciąć tą sukienkę, bo zobaczcie, tu włożyłam ją pod spód, wygląda to elegancko. Właśnie można do tego znowu ten pas czarny zarzucić sobie. Fajną torbę jakąś też pod kolor, na przykład czarną, tu dla kontrastu. No i fajnie też to wygląda, tak? Wydaje mi się, że jeszcze bardziej szykownie, bardziej tak wieczorowo nawet można by powiedzieć. Można by się tak właśnie już ubrać nawet wieczorem i do tego też właśnie jakieś eleganckie dodatki, super biżuterię, aczkolwiek tutaj ja bym już naszyjnika nie dawała, kochani, bo tu na tej sukience się bardzo dużo dzieje, ewentualnie bransoletki tutaj jakieś na rękach i kolczyki mogłyby być wykończenie, bo jak chodzi o naszyjnik, to tutaj już by, to by było na pewno przegięcie już, zdrowe. No i kochani, tak to się prezentuje i myślę, że jeszcze będę miała inne pomysły, bo też wydaje mi się, że z bordo, ciągle mi spada z tego wieszaka wszystko, z bordo, z czerwienią by się to już bardzo ładnie to komponowało, z taką wyrazistą czerwienią pod spód i do tego dodatki czerwone, nawet do takich butów, które ja mam na sobie też, ażurowych, by to ciekawie mogło wyglądać. Także jest tu bardzo dużo możliwości i w zasadzie można by z tą sukienką wiele, wiele zrobić. Naprawdę daje ona mnóstwo stylizacji. Tak, kochani, no i teraz przejdę dalej i przejdę już teraz do przedostatnich rzeczy. Butki, pokażę Wam. Butki kupiłam wczoraj, ale chcę dzisiaj Wam pokazać, bo zaraz będą w stylizacji jeszcze. Butki hiszpańskie marki Zinda i wiecie co, to są takie w stylu vintage. Właściwie one chyba trochę są vintage, no nie są bardzo stare, ale bardzo dobra hiszpańska marka Zinda, no te buty kosztują nowe kilkaset złotych, około tak 500-600 złotych, zależy. No wiadomo, to nie jest jakieś topowa marka, ale bardzo dobra, bardzo jakościowa, bo w ogóle hiszpańskie, czy na przykład brazylijskie, portugalskie buty są bardzo dobre. I to jest wszystko ze skórki w środku, na zewnątrz, tu wszystkie detale są skórzane i bardzo, bardzo piękny mają kształt, według mnie, takie na klocuszku. I piękne kolory. I ja mam dużo rzeczy, które będą mi do tych kolorów pasować i w ogóle to jest takie bardzo szlachetne zestawienie kolorów, mimo że jest ich kilka, to one się bardzo pięknie tu zgrywają. Mnie właśnie zachwycił kolor tych butów i to zestawienie tych barw na tych butach. Zaraz zobaczycie, jak fajnie to może wyglądać. Aha, i za te butki dałam niecałe 10, chyba 9 zł, tak, bo to były butki na wagę. No właśnie, nie zawsze ludzie się poznają na jakości. Czasem takie, mówię Wam, zciorane jakieś Adidasy są po 30 zł wycenione, a takie buty właśnie są na wagę. Także trzeba patrzeć. A jak patrzeć, to zaraz Wam powiem. No i kochani, wisienka na torcie dzisiejszego filmu, czyli mój nowy Vuitton. No i kochani, skąd mam Vuitton? Oczywiście to nie jest torba z lumpeksu, od razu mówię. To nie jest też torba z Vinted. Ja tą torbę otrzymałam w prezencie od przyjaciółki. I to jest oryginał, bo ona kupiła to w Stanach Zjednoczonych jakiś czas temu.
i ta torba jest 100% oryginalna. Ja Wam tu pokażę przebitki zdjęciowe, wszystkie szczegóły tutaj są, no zresztą ja jej wierzę, że kupiła to, ale dla pewności, zobaczcie, jest numer seryjny torby i to jest taki model, który zresztą już nie jest produkowany, więc może za jakiś czas się okazać, że ponieważ nowych nie ma na rynku, że te modele będą naprawdę, naprawdę drogie. Oczywiście nie jest może tak łatwo sprzedać taką torbę, bo jednak trzeba mieć dużo cierpliwości, bo zanim to się sprzeda, a jest tego trochę na rynku, no to może czasu minąć. No ale tak czy inaczej, jak to się stało, że dostałam tą torbę, kochani? Mianowicie koleżanka, przyjaciółka moja zachwyciła się sukienką, którą zresztą wszyscy praktycznie zachwycali się w moim filmiku niedawnym. Taką indyjską, długą sukienką niebieską. W stylizacji była z takim paskiem skórzanym. No i rzeczywiście ta sukienka mnie też zachwycała, po prostu byłam cała w skowronkach przez tydzień z tą sukienką, ale mojej przyjaciółce się na tyle to spodobało, że ona mi zaoferowała za tą sukienkę, za tą stylizację całą, właśnie tą torebkę. No i oczywiście ciężko mi było odmówić, no tym bardziej, że to jest naprawdę rzecz wartościowa. No i nie ukrywam, że zawsze chciałam, że przemarzyłam o tym, żeby mieć Vuittona oryginalnego. No i on to jest w świetnym stanie, to jest praktycznie nieużywane, może kilka razy było użyte, bo tak jak właśnie moja przyjaciółka twierdzi, to nie jest do końca w jej stylu rzecz. No ale ja na pewno to użyję. No już nie mówiąc o inwestycji, no wiadomo. Teraz ja się czuję dłużniczką, także już myślę, co jeszcze tej mojej przyjaciółce właśnie będę kupować fajnego w lumpeksach i w innych rzeczach. No i kochani, zobaczcie stylówkę z takim Vuittonem, ale właściwie Vuitton prawie do wszystkiego pasuje. Oczywiście może nie na wieczór, do kreacji wieczorowych sukien i tak dalej, ale jest to na tyle stylowe i ikoniczna rzecz, że naprawdę ciężko tego nie wystylizować. No ale ja Wam tu pokażę moje spodnie z ostatnich programów. Te takie lniane spodnie z mango, spódnico-spodnie, do właśnie tych butów, bo te buty są bardzo, bardzo stylowe i według mnie są w idealnym stylu właśnie do torby Vuitton i kolorystyce też. Tutaj mam też brązowy pasek, który nawiązuje do tych rzeczy swoim kolorem. A, no i golfik, który też ostatnio widzieliście, bo on ma bardzo fajne kolory i bardzo mi się podoba też do tych spodni. Fajnie to wygląda. Ale tutaj każda koszulka, nawet zwykła, taka dobrej jakości biała, biała koszulka też będzie bardzo ładnie wyglądała. No i zobaczcie jeszcze tą torbę do sukni, do tej właśnie sukni od Mellenberger, w jednej ze stylówek ją mam. Jak najbardziej, dlaczego nie? Można też tak. Doda to tej sukni jeszcze 2 punkty w skali wyglądu i stylu, jak pewnie się zgodzicie. No i tak samo stylóweczka, jeszcze powrót do tych spodni i włożyłam jeszcze do tego ten przepiękny właśnie sweter, płaszczo-sweter od Stefanel. On jest na tyle jakościowy i to naprawdę widać, że tutaj nie powstydzę się nosić tego właśnie z torbą od Vuittona i stylizować z najlepszymi ciuchami. Jestem bardzo ciekawa, jak się Wam podobają te eleganckie zestawienia i w ogóle co o tym myślicie? Piszcie, jak się Wam podoba w ogóle ten mój model Vuittona. Jedyna wada tej torebki to jest to, że nie ma nie ma tego paska na ramię, ale może i dobrze, bo wtedy bym to za często nosiła i bym szybciej zniszczyła, bo wiecie, na zakupy chodzić z taką torbą spoko, ale na pewno by się dosyć szybko zużyła, gdybym nosiła ją tak przewieszoną i wszędzie z nią latała. Także może i dobrze, będę miała ją na specjalne okazje. Ten filmik jest dosyć długi dzisiaj, więc tylko tak w skrócie Wam powiem, że ostatnio poluję na dużo takich rzeczy właśnie i kupuję sporo takich rzeczy markowych. Nastawiam się trochę też na to, bo nie wiem, czy sobie zdajecie sprawę, ale kupując w lumpeksach czasem trafiacie na niesamowite, niepowtarzalne rzeczy, bo przecież różni ludzie oddają swoje rzeczy do lumpeksu, również ci najbogatsi. I po prostu możemy trafić na niesamowite perełki. Dlatego ja teraz też traktuję już trochę tę moją kolekcję ciuchów jako inwestycję. I jeżeli mam okazję kupić coś świetnej marki, coś bardzo jakościowego, to kupuję. I, no i po prostu zaczynam taką moją trochę jakościową, projektancką kolekcję. I myślę, że to też jest rodzaj inwestycji, bo kochani, trzeba sobie zdać sprawę, że projektanckie ciuchy i ciuchy takich naprawdę ikonicznych firm, ciuchy w super i dodatki w super jakości, one nie tracą na wartości. Nawet używane rzeczy tych marek
idą w górę z czasem i one nie tracą właśnie swojego jakby czaru. Jeżeli są w dobrym stanie takie rzeczy, to one nawet potrafią z czasem zyskać na wartości, na przykład w przypadku rzeczy, które w ogóle już wyszły z produkcji i ich nie będzie już nowych. W przypadku wielu produktów już tak było i powiem Wam, że no ja się teraz mocno zastanawiam, jak kupuję już coś tak troszeczkę droższego, czy to kupić i po prostu traktuję to właśnie jako taką inwestycję, czy to warto kupić, czy to jest na tyle dobry materiał, czy to jest na tyle, czy to będę długo nosić, czy to będę użytkować, czy to mogę dobrze odsprzedać, w razie czego, jeśli tego nie potrzebuję, bo po prostu ja już nie chcę zaśmiecać ani swojej garderoby, ani też środowiska i wyrzucać ciągle jakichś tanich rzeczy. No i taka podpowiedź, jak znajduję takie właśnie markowe super rzeczy w Lumpeksie. Zrobię cały filmik, następny vlog już będzie cały właśnie na ten temat. Pokażę Wam moje najlepsze rzeczy, pokażę Wam na tych rzeczach, na co zwracać uwagę, żeby znajdywać takie rzeczy, na co zwracać uwagę, sprawdzając, czy one są na pewno markowe, czy to są oryginały. No i kochani, tak jak w przypadku na przykład toreb tego typu, takich markowych, no to sprawdzamy przede wszystkim numery seryjne, jeżeli dana firma ma te numery seryjne, a najdroższe firmy mają zazwyczaj. Wszystkie szczegóły jakościowe, zamki, końcówki zamków i wszystkie loga sprawdzamy, czy one się zgadzają. Można też to na stronach internetowych, specjalnych serwisach sprawdzić, czy torebka dana, czy dana rzecz jest oryginalna, tak jak w przypadku mojej torby. Kochani, kupiłam ostatnio też na Vinted, jeszcze ich nie otrzymałam, sneakery Chanel i bardzo tanio, więc mają numer seryjny, więc trzymajcie kciuki. Mam nadzieję, że jak przyjdą i Wam je pokażę w następnym programie, to będę z nich zadowolona i to będzie fajna właśnie rzecz i inwestycja, bo szukam ostatnio sneakerów takich jasnych na wycieczki w lecie i na wiosnę. Także czekajcie na to. I moi drodzy, właśnie teraz a propos tych rad. Przede wszystkim wiadomo, że jak idziemy do Lumpeksu, to każdy ma swoje priorytety, każdy ma swoje upodobania. No i wiadomo, ja też mam swój styl i szukam rzeczy, które mi się podobają. To jest oczywiste. Ale pierwsza moja zasada, nigdy nie idę do tak, albo prawie nigdy nie idę do miejsc, w których są rzeczy tak zwane sieciówkowe. Czyli takie rzeczy, że od razu widzę, że są swetry prawie wszystkie albo z Primarka, albo z jakichś takich tego typu marek. Po prostu mnie takie rzeczy nie interesują, ja już mam dość dużo basiców. Jeśli bym szukała rzeczy basicowych pod koszulka zwykłego czy coś, to wtedy się udaję w takie miejsca, ale jeżeli poluję na skarby, a zazwyczaj chodzę po to, żeby polować na skarby właśnie, to po prostu idę do miejsc, gdzie jest taki miszung bardziej, czyli jest dużo rzeczy i trudno to ogarnąć, bo mniej osób chodzi w takie miejsca, bo po prostu czasem to nas przytłacza, wiecie, wchodzimy do Lumpeksu i widzicie taką masę, taką szarzyznę jakby, no i to jest, można się bardzo łatwo zniechęcić, ja to rozumiem jak najbardziej, ale z drugiej strony w takich sklepach, gdzie wszystko jest posegregowane kolorystycznie i powieszone tak z rzadka, bardzo rzadko znajdziecie skarby, bo to już jest wszystko przebrane, to już jest wszystko skatalogowane i no naprawdę tam nie ma co szukać takich rzeczy, chyba że to jest sklep vintage i wiadomo, że tam znajdziecie takie rzeczy i idziecie w tym celu. Ale w Lumpeksach właśnie im więcej jest takiego tak zwanego takiej szarej masy, tym lepiej, bo tam właśnie trzeba szukać takich perełek. No i na co ja się nastawiam? Ja się nastawiam na jakość. Dotykam. Oglądam szczegóły tych rzeczy, patrzę, jak to jest uszyte. Zwracają moją uwagę jakieś nietypowe kroje, inne, bardziej szczegółowo uszyte rzeczy, ciekawe guziki, ciekawe materiały, dobrej jakości, bo takie rzeczy często się okazują projektanckie. Takie rzeczy, mimo że właśnie tak w tłumie byście tego może nie zobaczyli, po wzięciu tego do ręki czuć, że to jest... To ma taki oddech, taką wyższą klasę i właśnie w ten sposób trzeba do tego podejść. Nie zniechęcać się tą masą, bo jak się będziecie tak zniechęcać, to nic nie znajdziecie, bo od razu się poddacie. Nie, no to jest beznadziejne. Właśnie nie. Właśnie trzeba wejść, trzeba zobaczyć i szukacie kolorów, które Was interesują, krojów, które Was interesują. No i zwracamy uwagę na szczegóły i ja Wam powiem...
konkretne rzeczy w następnym vlogu właśnie. Na co konkretnie zwracać uwagę, jakie rzeczy świadczą o tych autentycznych rzeczach, o super jakości, o świetnym krawiectwie, które nie wyjdzie z mody i które zawsze będzie dobrą inwestycją. Także kochani, mam nadzieję, że będziecie ze mną w następnym programie. Tymczasem żegnam się już z Wami i do zobaczenia. Cześć! Pozdrawiam Wolkę.